Cześć, jak się macie, kochani, nazywam się Łeza i zapraszam was do... A patrzcie, robię interakcję z widzami teraz. Patrzcie, to będzie interakcja z widzami. Interakcja z widzami, super. Przed chwilą wstawiłem post na Insta Stories, moim Instagramie. Zapraszam, Łezagram, możecie wbić i followować. Zaprosiłem was na stronę Anotok. Mam nadzieję, że wbiją i będą próbowali mnie znaleźć, bo właśnie to im kazałem zrobić. Kazałem im mnie znaleźć. Tylko pamiętajcie, jeżeli wchodzicie na tą stronę, bądźcie mądrzy. Rozmawiacie z nieznajomymi, musicie na siebie uważać. To ma być tylko dla zabawy. Trzeba być ostrożnym w internecie. Pamiętajcie, to jest tylko dla zabawy. No, a my teraz lecimy i próbujemy znaleźć, tutaj mamy wszystkie wybrane województwa, spróbujemy znaleźć naszych widzów, jeżeli jestem mężczyzną, i obojętnie. Dobra, mi się wydaje, że teraz szukamy, zobaczymy ile nam zajmie szukanie. O, już znaleźliśmy chłopaka, z którym możemy rozmawiać. Halo, co jest? Kto to? Poczta? Co macie dla mnie? Czemu ja tutaj piszę? Proszę otworzyć drzwi. Nie! 2 metry! Sam se otwórz. List dla pana mam. Hogwart? Nie wiem. Ja nie wiem! To jest wszystko... Ja nie wiem, po prostu... Hogwart! Tak, Hogwart! Myślałem, że Łeza. Co myślisz? Sprzedał się? Dużo kasiory! Dużo! Rain that money, money! Dużo money! Okej, dobra, lecimy dalej. O! Kolejny chłopak! Damn, same chłopaki. Halo, Łeza? Spróbuję się ich popytać, co sądzą o Łezie i pewnie będę zawiedziony. A co sądzisz o Łezie? Ja się dowiem. Znaczy nie wiem, nie będę... A gdzie jest Łeza? Kim jest Łeza? Ja nie wiem, co ja piszę! Ej! O nie, Boże, co mnie? O, dziewczyna. You got some Łeza? Ej, jeżeli to są jakieś nieznajome osoby, to pomyślą sobie, że jestem pojebany. A co jeśli ci powiem, że to ja jestem... Łeza? Nie wiem, czemu tak pisze. Pisze, jakby kuwa to miało zmienić ich życie totalnie. Nie! Łeza? Stop it. A co myślisz o... Nie mam pomysłu! Co mam jej napisać? No. Nie wiem, co napisać, jestem nieśmieszny. Okej, dobra, nie. Poznajmy się z nieznajomą. Poznajmy się. Jestem Daniel. Emilia! Niech zgadnę. Niech zgadnę! Black Angelek? To jest Black Angelek, ona jest adminką na Twitchu i dużo siedzi na Discordzie. Zapraszam na Discorda, Łezowisko. Link w opisie, możecie wbić. Nie było ciężko, to ja lecę dalej. O, paj! Dzień dobry, imię, nazwisko, wiek, hobby. Już, proszę! Raz, dwa, proszę mi dawać papiery do kontroli. Jesteś z zakupu bomb atomowych? Ile chcesz diamentów? No właśnie! Bo bombę atomową to każdy może chcieć. Ale nie każdy wie, ile to jest warte. Okej. Okay. To nie jest odpowiedź. To nie jest... Okej, okay, to nie odpowiedź. Okej, okay, to nie odpowiedź. 5 diaksów i nie więcej. Idę sobie. Wiadomo, jeżeli chcecie jeszcze jakieś odcinki z tego, to napiszcie w komentarzu. Zobaczymy, czy będziecie chcieli. Siema, ja widz. Ja nie widzę. Jestem królem komedii. No cóż. Imię? Imię? Ale ja widz. Jak masz na imię? Masz na imię. Widz! Nie rozumiem. Siema, ja widz. A ja nie widz. Jestem Daniel. Miło poznać. No i fajnie, jak ja widz. No i fajnie, jak ja widz. No to fajnie. Super widz. Teraz bardzo niekomfortowo czując się, klikam na opuść pokój. I żegnam panowie. A dobra, a teraz... Spróbujemy wyciągnąć jakieś informacje na temat Łezy. Hej. Elo, ja widz. Nie! Co sądzisz o Łezie? Taki trochę... Co? Inny. Co? Co? Jak to? Niż inni ludzie. Jak to inny? Dziwny? Ja się dowiem prawdę od numer jeden widza. Bo on jest widz! Jak to mogę być inny niż inni? Co jest? Mamo! Muszę zadzwonić do mamy. Mamo! Czemu jestem inny? Żaba na monocyklu. O kurde. No ja sobie idę dalej. Co sądzisz? O tym całym Łezie? Kocha typa. Ja też. Ale wiesz, ja tak bardziej romantycznie. Jak to pozdrawiam YouTube? Skąd ona może wiedzieć, że to ja? No, skąd ona pozdrawia mi? Nie! Dobra, koniec. Znaleźliśmy kogoś. Okej, okay, zobaczmy. Jola. To chyba schudłaś. Serio? No.
No patrz, nie zauważyłam. To ta marchew pewnie. Dobra, dobra, ona bierze HEPA Slimin. Co to jest HEPA Slimin? Co to? HEPA Slimin? Zresztą bardzo skuteczne. Ale lina odchudza. Oho, to tylko efekt uboczny. Jaki? A to schudzanie? To odchudzanie? Bo z nieubocznym, bo znikają. Okej, dobra. Szukaj podobnie. Znaleźliśmy kogoś. Okej, chłopak. Zobaczmy, co ciekawego napisze. Jeżeli wyskoczy z jakimś tekstem, to jestem porobiony. Jola? Dobra. Lew afrykański, katunek naszego mięsa kanonowego z rodziny kotowatych, drugi po tygrysie co do wśród pięciu ryczących. Jeszcze ja. Dobra, spadam od niego. On jest straszny. On jest straszny. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że wam się podobało. Link do tej strony macie w opisie. Jeżeli chcecie, możemy zrobić akcję, gdzie znowu będziemy się znajdywać i pisać głupoty. Więc ode mnie to tyle. Do następnego razu. Trzymajcie się. Bye, bye.